Wiecie co? Kusi mnie ta zjeżdżalnia. Poczekacie tutaj chwilę, a ja wskoczę tam na górę i spróbuję z niej zjechać. To będzie dobra zabawa. Dobra, jadę! No i witam Państwa serdecznie, z tej strony Wacek Chromik i jestem w tym momencie przy naszym klubie filmowym, a raczej tym, co w tym momencie się z nim dzieje, ponieważ trochę się on na pewno różni od naszego klubu, który pamiętamy. Idziemy zobaczyć do środka, co w tym momencie stało się z nim przez te dwa miesiące, które Państwo robotnicy pracowali przy nim, Państwo budowlancy, co przy nim ciekawego zdziałali, co się tam stało w środku. Zaraz wszystko to zobaczymy, także nie czekając. Właśnie do środka, ponieważ jak już tam widać, jakaś tam zjeżdżalnia dzieje się już z balkonu, także ewidentnie jakieś zmiany tutaj zachodzą. Chodźmy zobaczyć. W tym momencie wejście do klubu nie jest prostą rzeczą, ale myślę, że jest po co. Zobaczmy, co ciekawego na nas tutaj czeka. Jak Państwo słyszą, coś się tutaj dzieje. Dzieje się już od dwóch miesięcy, jak już wspominałem. No i wchodzimy zobaczyć, co ciekawego nas tutaj czeka. W tym momencie nie będzie tu już jakichś wielkich bardzo zmian. Będą bardziej przygotowane pomieszczenia do tego, żeby coś się w nich już konkretnego miało zadziać. Także zobaczmy, co nam się tu dzieje na początku. Jak Państwo widać, jesteśmy w takim korytarzu, który będzie od jednej strony budynku aż do drugiej. I z tejże drugiej strony tutaj będą znajdowały się drzwi wejściowe. Będzie budynek do przejścia z jednej strony na drugą, takim głównym korytarzem. Tutaj mamy już kompletnie puste pomieszczenia, które są po prostu przygotowane do tego, żeby je odnowić, żeby wyglądały po prostu ładniej. Tutaj, jak wspominałem, w tym miejscu będą drzwi się znajdowały, to będzie kompletnie zmienione. I w tym momencie wchodzimy do naszej kuchni, dawnej kuchni, która w tym momencie na kuchni nam raczej nie przypomina, jedynie pod tym względem, że widzimy tutaj przyłącza z boku ściany, także jak widać, na razie jest tutaj pusto, ale będzie się tutaj przez kolejne miesiące coraz więcej działo. I teraz jesteśmy w naszej małej kawiarence, która była właśnie małą kawiarenką. Jak widać, tutaj można było sobie usiąść i siedzieliśmy z pyszną kawusią z kuchni, ciasteczkiem przy okazji wydarzeń, które działy się w tej oto salce klubowej. Jednakże ta ściana, która znajduje się w tym momencie za mną, za niedługo zostanie całkowicie zniszczona i pomieszczenie, w którym się znajdujemy wraz z tym pomieszczeniem, zamieni się w jedną dużą kawiarenkę, której będziemy mogli oglądać także tutaj jakieś przedstawienia, różne wydarzenia, ponieważ w tym miejscu będzie znajdowała się scena. Także już tutaj jest pierwsza sala nasza klubowa, która będzie się tutaj prezentować za jakiś czas. Jeszcze jej tutaj w sumie nie ma, ale tak to się na razie prezentuje. Przejdziemy teraz do tego naszego korytarza długiego i patrzymy, co nas tu dalej czeka. W tym momencie tu jest pomieszczenie, które zapewne mało z Państwa widziało. Tutaj będzie szatnia w naszym klubie za niedługo. I ta szatnia będzie tutaj po to, iż będzie ona wejściem do naszej sali tak zwanej widowiskowej, która znajduje się tutaj za mną. Pozwólcie Państwo, że otworzę Państwu tutaj drzwi. I tak oto prezentuje się w tym momencie materiał, przestrzeń na naszą dużą salę widowiskową. Jak widać, jest tutaj trochę przestrzeni. Powstała ona stąd, iż były tutaj były tutaj pomieszczenia różnego rodzaju techniczne, pomieszczenia na grupy taneczne, szatnia dla grupy tanecznej. Także było tu trochę pomieszczeń, duża liczba małych pomieszczeń, które zostały wszystkie przemienione na jedną dużą salę, z której będziecie mogli Państwo korzystać. Także jak widać, jest tutaj miejsce, będzie tutaj działane, więc czekamy, aż tutaj coś się zmieni. Będzie widać już jakieś większe efekty tego, jak będzie się to prezentować, bo teraz oczywiście już widać, że przestrzeń jest, można coś z tym ładnego zrobić. Teraz tylko czekamy na to, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. Coś z damką chyba.
Tak, to jest Alfordance, jest to napis z języka łacińskiego, który mówi o tym, właśnie o Dance. Nie wiem, czy Państwo kojarzą Dankę z świetnego utworu Adama Mickiewicza Krzyżacy, gdzie była takowa postać i ona właśnie mówiła o alforze pewnym. Tutaj jest osobno napisane, żeby zmylić czytelnika, żeby posiadać trochę wiedzy na ten temat. I właśnie on tutaj nam mówi o tej postaci, która bardzo była zainteresowana tańcem. Także on właśnie on mówi o tym, żeby powołanie naszym właśnie jest taniec. Także w tym miejscu znajdowała się właśnie sala taneczna. Niektóre straty są bardzo cenne. Tak jak straciliśmy, widać, taras, który się tutaj znajdował. Jednakże wróci do nas za jakiś czas, ponieważ powstanie nam tutaj nowy taras, z którego będziemy mogli się cieszyć. Niektóre straty są bardzo ciężkie, inne są znacznie mniej ciężkie, tak jak infokiosk, który tutaj się znajdował, wreszcie zniknął, więc mamy tutaj wolną przestrzeń, z której możemy się cieszyć i radować. Jupi! Także dół mamy cały obejrzany względnie, no cały, poza jedną wioską, łazienką, tutaj się będzie znajdowała. Także w tym momencie zapraszam Państwa na górę. Zobaczmy, cóż tam ciekawego na nas czeka. Schody. Bez problemu, proszę Państwa, pokonane schody. Jesteśmy w tym momencie na górze. Tutaj na górze już jak widać, coś się tutaj zmieniło delikatnie. Mamy tutaj kompletnie różne pomieszczenia, gdzie pójdziemy pierwsi. Jak Państwo wolą, głosujcie w komentarzach, gdzie pójdziemy pierwszy. Jak Państwo myślą, w tą stronę, może w tamtą, a może za operatora kamery. Brawo, ci, którzy zaproponowali, żeby iść tam, bardzo dobrze trafili, proszę Państwa, ponieważ idziemy właśnie do tego pomieszczenia. Jest ono ciekawe ze względu na to, że ono w tym momencie jest bardzo duże, a wcześniej była to nasza salka klubowa Balkon. Nasza salka klubowa Balkon, którą Państwo zapewne kojarzycie ze względu na różne wystawy fotografii, nawet czasami jakieś pokazy filmowe, patworki filmowe. W tym momencie jest ona, jak widzicie Państwo, całkiem duża. Jest ona całkiem duża ze względu na to, że były tutaj zdemontowane ściany, ponieważ tam była wcześniej ciemnia, tutaj pracownia, nasza salka klubowa, tutaj pracownia montażowa właśnie. Także w tym momencie zrobiło nam się takie jedno duże tutaj pomieszczenie. Ten mały kącik tutaj może wyglądać na niepozorny element tego wielkiego pokoju, ale był on prawdopodobnie tutaj jednym z ważniejszych elementów, ponieważ to właśnie tutaj nasi klapsowicze tworzyli sobie kawę, dzięki której byli w stanie pracować tutaj później pełnymi dniami, żeby stworzyć filmy dla naszego klubu, fotografie. Tutaj właśnie widać przyłącza, z których płynęła woda, z której potem tworzyliśmy tą pyszną kawę, dzięki której działaliśmy dla naszego wspaniałego klubu, który już za niedługo będzie również wspaniale wyglądać. I w tym momencie możemy przejść tutaj dalej. Tutaj dokładnie w miejscu, gdzie jesteśmy, znajdowałby się w tym momencie korytarz, a my pójdziemy w tym momencie dalej tutaj na salę, atelier, w której odbywały się zajęcia fotograficzne. Zajęcia fotograficzne tutaj możemy bezpiecznie sobie stawać, ale tylko 3 osoby co najwyżej w tym momencie, aby zachować bezpieczeństwo. I tutaj jak widać, także salka nam się kompletnie opróżniła, jest tutaj pusto. Tutaj jeszcze był magazynek filmowy, tutaj był różny sprzęt, także w tym momencie jest tu kompletnie pusto. Jak widać, przestrzeń jest, będzie tutaj działane, jest tutaj pole do popisu dla panów, którzy będą tutaj pracować, budowlańców i pań oczywiście. Także nie możemy się doczekać, co tu będzie do naszej następnej wizyty. Pójdźmy zatem dalej, zobaczmy, co tutaj się jeszcze nam pozmieniało w tym momencie. Tak, tutaj przechodzimy z powrotem, nasz były korytarz w tym miejscu i zobaczmy, co się dzieje w okolicach sali perkusyjnej, orkiestry. Tutaj jak widać, wciąż widać nasze ściany, które są względnie niezmienne, chociaż oczywiście już popękane, tutaj trochę się stało rzeczy, ale całość, jak widać, pusta, gotowa do tego, żeby z nią działać, żeby działy się tutaj działania właśnie. Jak widać, wszędzie na razie jest pusto, będzie tutaj robione, ściany są zachowane w tym momencie te same, tutaj na przykład trochę ściany jest mniej zachowanej tej samej, jak widać. Także zobaczmy, co jeszcze nas tutaj na piętrze zaskoczy. Tutaj mamy całkowicie rozebrane drzwi na strych, z których też będzie
kompletnie inaczej wyglądać niż wyglądał do tej pory, jednakże na razie Państwu nie możemy tego pokazać następnym razem. Tutaj jeszcze mała salka, której także oczywiście pusto, będzie tutaj działane dalej. W tym momencie wygląda tak, jak wygląda. Państwo widzą. Tyle z piętra, proszę Państwa. Tak tutaj wygląda nasz klub. Na górze w tym momencie, jak mówiłem, wyżej w tym momencie nie możemy wejść. Także dziękuję Państwu za oglądanie. Życzę miłego dnia i pozdrawiam. Jestem w tym momencie w toalecie, która była toaletą, będzie toaletą i jest toaletą w tym momencie. No, muszą Państwo stąd wyjść, bo no, przepraszam bardzo, ale no, panie operatorze kamery, no, proszę mi, to jest trochę prywatności, co?